Chyba tak. Mam nadzieję, że nie jest zbyt... O kurwa. Ktoś wisi. Ropes! Ale mnie przestraszył swoim gadaniem. Cut, Cooper! Oui. Uga buga, dzień dobry. Uga buga buga, zajebałeś mi kwestię. Jest, wreszcie mi się udało, wreszcie mi się udało. Podłata małpa, mówi uga buga. Łysy musi sobie znaleźć, daj telefon, możesz mówić albo coś. Łysy na przywitanie mówi, cóż pierdol. Wszystko się zgadza. Witamy wszystkich w nawiedzonym domu. Fatal Frame, ale tym razem to nie matka Apollonia. Nie, to jest tragiczna ramka. Rama u cygana. Rama u cygana, rama u cygana. Dolan. Dobra. Czuję ten dzisiejszy vibe, dobrze, jest dobrze. Ostatnio jak mówiłeś o tym, że chyba sobie kupisz sake do tej gry, to zainspirowałeś mnie i ja sobie kupiłem w końcu. Ja wczoraj byłem w 4 sklepach i nie byłem w stanie kupić sake. A widzisz, a ja idę do jakiegokolwiek sklepu i wszędzie tam to jest. Kurde, w Polsce zanim znajdziesz sake, to chyba zrobisz srakę, no. Dobra, kultura pełna. Boże. Kulturalny stream się zaczął. Tak. Jak to było? YouTube lepiej promuje filmy, jak nie przeklinasz przez pierwsze pół godziny, czy coś, to jest, nie, u nas to jest pół minuty, nawet się nie da. No, uga buga, kurwa, już przebiło początek, pierwsze 2 sekundy. To wygląda tak, to sobie kupiłem, czy to widać, czy wytnie? Widać? Widać. O. Jakie różowiutkie. No właśnie, bo to jest amakuchi, czyli słodka. Słodki, o słodkim smaku. W sumie nie piję chyba jeszcze takie o słodkim smaku, więc sobie spróbuję. Sake o słodkim smaku. Jak kojarzę sake, to było takie mega właśnie wytrawne. Może dlatego kiedyś mi nie smakowało. Takie sprawdzam jeszcze, czy wszystko jest dobrze widoczne, ale chyba wszystko jest okej. A to by ci posmakowało chyba. Ma taki... jest takie leciutkie. Wyślij mi. Takie... Ta, 500 zł. 500 zł poprosimy, wpłacajcie donaty. To tak. Wyślę tą małą buteleczkę. Więc Fatal Frame... Myślę, że kto wie, to wie, o czym to jest. Natomiast ogólnie w Japonii ta gra się nazywała Project Zero. Tak, Project Zero z tego co kojarzę. Jak wyszukiwałem, to faktycznie wyskakiwało mi jako Project Zero. I kurwa, czy to może przestać mi się przerzucać? Natomiast taka jedna, nie wiem czy to ciekawostka, ale Zero to jest Rei po japońsku. Mhm. I Rei też oznacza ducha po japońsku, albo duszę, albo coś w tym stylu. Więc to jest w pewnym sensie Project Duch. A nie Project po Zero? Jakby w sensie u nas jest jako Project Zero, ale można by to było przetłumaczyć jako co? Project Ghost? No, coś takiego, nie? W ogóle Fatal Frame, nie? My mówimy Fatal Frame, pewnie powinno się mówić Fatal Frame czy coś takiego, ale to jest ta sama historia jak Tomb Raider, a ja mówię Tomb Raider, bo każdy tak kurwa mówił i się przyjęło. No wiadomo o co chodzi. No. I ostatnia rzecz, to ten napis tutaj, który jest based on a true story, że jest na podstawie prawdziwej historii. I powiem szczerze, że robiłem research na ten temat, bo byłem ciekaw. Dobra, ogólnie w skrócie gra się dzieje w jakimś nawiedzonej posesji w japońskich górach, nie? Klasyka. Mm-hmm. I kiedyś jak coś na ten temat właśnie wyszukałem, to rzeczywiście to wyskakuje, że to jest na podstawie jakichś tam prawdziwego miejsca, tak? I tak dalej. Aha, czyli based on true story to kurde bardziej based on true place. Nawet nie o to chodzi, bo słuchaj, takie wiesz, popierdółkowe takie mainstreamowe strony gamingowe zawsze piszą, że rzeczywiście to jest prawdziwe miejsce w Japonii. Tak jak w tej fabule pojawia się ten taki motyw jakiegoś rytuału, tak, przeprowadzanego, to, że prawdziwa legenda jest taka, że ten rytuał był przeprowadzany i wyglądał podobnie, tylko że zamiast co 10 lat był co 50 lat i tak dalej. I to jest napisane jak fakt, nie? Mm-hmm. Ale zrobiłem dalej research i się okazało, że szczerze mówiąc to jest chyba bullshit. Śmieszne jest to, że jak wpisujesz nazwę tego miejsca, tak, czyli nazwę tego... tej posiadłości w necie, to nawet ci wyskakują zdjęcia, tak? Takie na Google, nie? Mhm. Takie wiesz, jakby prawdziwego miejsca. Mhm. Natomiast okazuje się, że to nie jest wcale, to są jakieś zdjęcia w ogóle jakiegoś innego totalnie miejsca. To są po prostu wyskakują, nie screeny z gry, ale inne miejsca, które istnieją w Japonii, tak? Mhm. Niby historia jest taka, że ta posiadłość jest gdzieś w pobliżu gór, w pobliżu Tokio, tak? Mhm. A wyskakują jakieś totalnie inne świątynie, które są w ogóle gdzie indziej w Japonii i nie mają nic wspólnego z tą historią. To jest po prostu takie, wiesz... Trochę brzmi jak stworzenie takiego urban legend.
No właśnie, bo to miało być na podstawie Urban Legend, ale jak robiłem research, to nawet nie ma legendy miejskiej w Japonii, która by pojawiła się wcześniej niż ta gra. Tak naprawdę ta gra stworzyła tą legendę. No. Więc koniec końców doszedłem do tego, że po prostu w ogóle w japońskiej wersji nawet nie ma tego nie jest napisane, że to bazuje na prawdziwej historii. To jest chyba marketing zrobiony na zachód. To jest masakra. Ale ten marketing do dzisiaj kurwa działa, bo do dzisiaj jak wpiszesz sobie Fatal Frame, czy jest na podstawie prawdziwej historii, to pierwsze kilka stron, jak sobie odpalisz, nie? Gamingowych, to jest napisane, że tak. To myślałem, że rzeczywiście jest jakaś nawiedzona posesja w Japonii i na podstawie tego ta gra powstała, ale nie, to jest kłamstwo. Nie ma takiego miejsca. Czyli gry kreują rzeczywistość, w sensie w tym sensie tutaj gra skreowała trochę dokądową rzeczywistość. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że rzeczywiście są w Japonii czasami jakieś miejskie legendy na temat jakichś tam, nie wiem, wiosk ukrytych w górach, o których mało kto wie, takich, wiesz, małych społeczności, w których rzeczywiście może dochodziło do jakichś takich dziwnych rytuałów czy takich rzeczy, więc jakieś takie miejskie legendy są. Ale nie ma żadnej legendy, która by przypominała to, która jest w tej grze. Jak się właśnie mówi o tym, że ta gra bazuje na prawdziwym miejscu, to nikt nigdy nie mówi, gdzie to miejsce jest, bo nikt tego nie wie. No bo nie ma tego miejsca. Bo nie ma tego miejsca, nie? Więc no. Ktoś to coś wymyślił, no ale to ciekawe, ciekawostka na początek. Jeszcze jedna taki fake news trochę na temat tej gry, to jest to, że podobno twórca tej gry, jeden z twórców tej gry mówił na temat tego, że to jest na podstawie miejskiej legendy, w wywiadzie podobno to mówił. Natomiast po researchu okazało się, że to też nie było wcale w jakimś wywiadzie, tylko to były jakieś promocyjne materiały robione przez wydawcę. Jeszcze by mnie rozwaliła, jakby na przykład się okazało, że ten koleś, który się wypowiadał, nie jest wcale wydawcą na przykład i po prostu ktoś nagrał filmik stwierdzając, że jest wydawcą. No można dużo takich rzeczy zrobić, żeby trochę lekko nagiąć fakty. No dobra, to myślę, że możemy zaczynać. Możemy zaczynać. Dzisiaj kudłaty gra. Ja oglądam, jeżeli będziecie widzieli taki dziwny znaczek Wi-Fi żółty w jakimś tam lewym górnym rogu, to po prostu... Znaczek Wi-Fi. No, przed chwilą się pojawił i ten, jak coś, parsek, połączenie internetowe. Nic się nie dzieje, to nie oznacza, że wyskoczy zaraz duch. No, dobra, odpalam. Lego. Nie wiem, czy będą napisy w tej grze, to jest trochę słabe, ale chuj. I wonder how long it's been since my brother and I... Nie ma. Began to see things other people can't see. Techno. Cieki bryki. Cieki bryki. Cieki bryki całkie. Big brother. He was so sweet and kind. He was the only one I could open up to. About these visions. After our mother died, he was my only family. Ale dubbingi. 86. Yoko Ono. So this is Himuro Mansion. Czemu on gada w takim slow motion? So this is portion. Nie wiem, czy nie sobie za cicho gra, ale dobra, to zaraz zmienię. Junsei Takamine, a famous novelist, and a man my brother was very... Tak, możesz to zmienić, bo ja też mogę chyba zmienić. Jak możesz zmienić, to zaraz zmienimy. When he told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts. I felt uneasy, like he was going far away. Nawiedzona chata. Nawiedzona chata, wizje i bliźniaki dwujajowe. Himuro intro. Himuro to myślę, że to jest jakiś syn Akiri Shimury.
Dobra, jest mega cicho. Dobra, czekaj. Proszę, brzmi lepiej. Mr. Takamine pewnie gdzieś jest. Muszę go znaleźć. Tak, ukrywa się tutaj, kurwa. Tu się ukrył. Mr. Takamine właśnie sadza na kiblu minę. Elo, dziękuję. Wow, co to jest? Wygląda jak osoba przykryta kocem. Wygląda jak wielka dżownica. Czyli właściwie... wielka dżownica. Ależ animacja. O kurwa, mam ty. Nie wiedziałem, że mam. Mam aparat. O, się zablokowałem. O, kurwa. Ty, sterowanie jest harde. To jest gorsze niż Forbidden Siren? Nie wiem. Ty, może. To będzie ciekawe. To jak to się steruje? Okej, masz jakąś lampeczkę na górze, która nie mam pojęcia co oznacza i ma lampeczkę po prawo. O! Było tam coś. Nic nie widzę. O! Dziecko z... Za. Cześć, czemu tak się dzieje? To ty się jednocześnie poruszasz tym samym i tym samym sterujesz aparatem. A mogę chodzić. Tylko czemu mi automatycznie idzie w prawo, kurwa, jak celuję? To znaczy, że gdzieś tu jest duch Michaela Jacksona. No nie, no, ale tak nie mogę grać, jak on będzie mi szedł mi w prawo, jak ja będę, kurwa, ten. O, dobry, czas leci nawet w menu. Dobrze wiedzieć. Będziemy wiedzieli, ile faktycznie w to graliśmy. Tylko wiesz, co jest bez sensu? No. Że chodzę teraz prawym analogiem, a kurwa celuję lewym. Dlaczego nie odwrotnie? Kurwa. No, powiem ci tak. Ciężko mi stwierdzić, bo ja to ogólnie z padem, wiesz, jak jestem obeznany. A powinno być odwrotnie? Czy powinno być zupełnie inaczej? No powinno być odwrotnie, dlaczego? A to? Na razie jest testowanie gry, dobra? Ale dobra, teraz mogę się ruszać strzałkami, chyba tak wolę. Nie ma tak ruszać się analogiem, po czym zmieniać się kurwa kamera. Zajebiste. Da, czekaj. Teraz wszystko powinno śmigać, dobra, jeszcze ogarniam tylko sterowanie, ale jest gitarka. O, mam mapę, o. Wow. Mapa jak Silent Hillu. No. Co to jest, kurwa? Nie ma wyjaśnione? Niebieskie kółko. Nie ma, czyli nie ma legendy chyba. Nie. Dobra, zbierzcie wszystkie duchy złapię. Battleframe, gonna catch them all. Uuu. To jest chyba to niebieskie. To jest key save? Stara kamera. Myślę, że mogę sobie zrobić zdjęcie, o. Zapisz na moim memory cardzie 8 megabajtów. Właśnie musimy pamiętać, w tej grze nie ma autosave'ów. Okej. Okay. To jest stara gra. Pytanie, ile razy będziemy przez to w dupie? O, coś się świeciło. O. Yeah. Film typu 14. Klisza normalnie. No. Kontrolsy, wow. Czyli jest tak, jak trzymam, to szybciej mogę kręcić. I mogę się obracać o 180 stopni. Quickscope. Call of Duty. Pa, co tu jest? Jakaś morda i ściana, która się pewnie otworzy. Call of Duty Modern Morda. Ulubiona morda na ścianie. Tak to skomentował nasz protagonista. Protagonista. Lubię to, nie wiem dlaczego, ale to słowo mi się jakoś dziwnie kojarzy. Prącie anonista. Prącie onanista, tak mi się kojarzy. Trąca prącie onanista. A on się tak może szybko obkręcać? Kurwa. Coś spadło z góry? No jak spadło, jak nie mogło spaść? Meteor to nie mógł być, bo dach jest cały. To nie ta gra. No zobacz. To nie ma sensu. To nie ma paladyna. Dobra. Idziemy. W ogóle powiem ci, że jak... O ile ja nie jestem osobą, która wierzy w jakieś zabobony albo duchy, wiem, że są ludzie, którzy się jarają takim jakby... Nie wiem, łowcy duchów czy coś, nie? Którzy chodzą w takie kurwa jakieś miejsca opustoszałe. I nie wiem, nagrywają tam filmy i nie wiem, przeraża mnie to. Pomimo tego, wiesz, to jest coś w tym stylu, że nie wierzę w duchy. Ale w sumie to i tak bym nie ryzykował. No, to fakt. To jest coś w tym stylu. Było kiedyś oglądałem trochę takich programów właśnie, że chodzili gdzieś do jakichś opuszczonych miejsc, gdzie mówili, że teoretycznie straszy i tak dalej i wiesz, i mówili coś w stylu, o tu leży jakaś ektoplazma i tak dalej, mówię, kurwa tak, pewnie, sami to kurde wylaliście jakieś gluty na podłogę, ale fakt faktem, że sam bym się nie odważył. O! Wow.
Rope Hallway Man. Zdjęcia na pudelka. Ściana jest zniszczona, drewno rozpiżdżone wszędzie. Jak jakieś silne zwierzę wpadło w szał. Czyli czekaj, czyli rozumiem, że my jesteśmy takim paparazzi. Paparazzo. A, no. Wielkie lustro. Pokazuje tylko moją refleksję. Jak to tylko twoje, a inne kurwa rzeczy? Twoją refleksję, twoje odbicie. Chyba tak to się tłumaczy. Tak o. Mi się wydaje przynajmniej. No tak, refleksje to mi dziwnie. Okej, zabite dechami. To odbij, kurde, nie masz siły, żeby to pociągnąć? Może jak on biega, kurwa, w ogóle, trochę jeszcze nie było motion capture w tamtych czasach, on tak... Chodzi jakby miał kij w dupie, no. Dosłownie. Kacza dupa do tyłu i wyprostowane plecy, takie O, to jakiś samuraj. Zbroja samuraja. Stara zbroja. Nie wygląda jak na pokaz. Czyli teraz prawdziwa. Stara maska lwa. Hobby zbierania starych rzeczy, jakichś antyków. No niektórzy mają takie... Wow! Mężczyzna patrzący w dół, tak Mendo. Nazwałem ten, to zdjęcie. Rom po po pom, rom po po pom, rom po po pom. Menda. Co oznacza to kurde światło na górze? Jak jesteś przy tym, jak jesteś w trybie kamery? Tutaj jest jakieś nawiedzone. No, pokazuje mi, że to niby gdzieś jest jakiś duch, tak? Może zegar? Może przy zegarze? Ty masz ograniczoną ilość tych, rozumiem. Tych klisz. Tak. Znaczy, ograniczoną liczbę zdjęć na kliszy, no. O nie, zrobię zdjęcie zegara stąd. No kurwa. Czekaj, teraz mnie świeci. No nie. Fajnie by było odkryć, co to jest, ale okej. Na razie to oleję. Tu też świeci? No, to może gdzieś bardziej tutaj. O! Było. O. Co? Kurwiony mężczyzna. Jezu. To takie znajdźki. A coś mi to daje? Stare książki o mrocznych rytuałach. Czy należą do mężczyzny, który coś żyje? Albo nie żyje? Aż właśnie. Schody rozpiszczone. Przecież ten satanic staircase. Tak, w takim drewnianym, w drewnianej chałupie masz takie ognisko? Nieźle. Czy tak to wygląda w Japonii? Albo, nie widziałem. Albo wyglądało, czegoś... może bardziej tak. No, może. Bo ta gra jest z lat wczesnych 2000, nie? Koniec 2001 w Japonii i 2002 za granicą. Mhm. Dobre dźwięki. A co tu leży? W ogóle strasznie szaro jest w tej grze. Ksiądz? O, znowu ksiądz? Nie wiem, tak trochę wygląda jak księdza. Był. On tu idzie. Ola Boga. To mnie tu idzie. Ola Boga, chodź na górę, daj pieroga. Jezu Chryste. Ja już bym się zesrał. No, ja już... Nie, to już moja wyobraźnia by mi tu podpowiadała wszystko. O. Jest. Jezu Chryste. Jezu, łysy mnich. Oh fuck. Fight. Muszę zbierać mistyczną moc. I zwiększa to damage.
Dawaj, heavy damage. Gdzie jesteś? O, zbieram heavy damage. Ja go nie widziałem. Gdzie on jest? Co? Ale dusi mnie. Nie wiem. Kurwa. Aaaa! 180. Lecisz. Heavy damage. Heavy damage. Ale go nawet kurwa nie widzę, ty. Ale chciał cię zaatakować. No ale chyba szykował się do ciebie na ten, na, do ataku. O, właśnie do ataku. This camera has the power to expose things the normal eye can't see. I remember the incident from which I learned of its unique power to capture ghosts. Ile oni mu zapłacili za ten dubbing, kurwa, w 2 browary? Ej, ja bym dubbingował za to. Nie mogę zrobić zdjęcia. Nie. Nie wiem w ogóle jak ten, jak słychać, kurde, bo nie wiem czy jeszcze trochę głośniej nie trzeba by dać, ale to nie wiem, jak ktoś jest to niech się... Wiesz co, po prostu Forbidden Siren było bardzo głośno, na to wychodzi. Nikogo tam nie ma! No chyba nie. Ale ta gra jest tak szara. Ta cała taka będzie, już nie pamiętam. Wydaje się, że taki zamysł. I ogólnie nie dość, że jest szara, to jest taki efekt, jak to się mówi? Piasku, kurwa? Mhm. Nie wiem. Kasza, no. Kasza. No jest kasza, manna. Ja myślę, że to tak. Że to ma coś wspólnego z kaszą, manną, Jezusem, Mojżeszem, rybami. A mogę swoje zdjęcia przeglądać? Zdjęcie dziecka. Zdjęcie typa, tu też. A mogę to wyjebać? Delete. Nie chcemy takich zdjęć. Useless, o. No zobacz, ale tylko nie widać na tym zdjęciu, co to jest? Co? Dobra, to jest tego, no ja go nie widzę. Bo go zabiłeś go, więc nie ma. Tak, go zabiłem. Dobra, idę chyba na dół. Ja pierdolę, jakie drewno. Nie wiem, czy chodzi ci o dom, czy o niego. No. No przejdź, dobra, przejdź. Halo? O jest. O kurde. Zaatakuje nas ryba. Duch ryby. Mojżeszu, jak ci na imię? Wow, nie dowiemy się, co się stało. It's been 2 weeks since I last heard from my brother. But he left a note that led me to this place. I felt as though something was calling me here. Mathuyu. Jest, pierwsza noc. Rytuał. To źle wygląda przy niej. Bo myśliciel. Dobrze, że to o, jest kraje a nie arabskie. No. Pięknie. Kurwa. Proszę mi nie psuć grafiki. Hello. Ktoś mi właśnie pierdnął za uchem? Mam info, żeby było jeszcze głośniej. Kurwa. Dobra, będą napisy. Ty, w ogóle mam wrażenie, że ona szybciej biega od tego typa i więcej klatek jest w grze, wow. Bo on był tylko na intro, daj spokój, był czarno-biały. Weź, kurwa. A co to? No, podnieś. Dobrze, to jest krem na ból dupy. Masz ziołowa na odciski odbytu.
Ona nie ma kamery. O kurwa, jestem bez... czuję się bezbronny. Chodzisz jakąś małą, kurde, japońską dziewczynką, musisz być bezbronny. To nie było rasistowskie. A ona pewnie ma 40 lat. Jej braciszek pewnie też, no zazdroszczę im włosów zawsze. Ja mogę sejwować ile chcę w tej grze? Chyba tak. Czemu tutaj można tak iść? To jest dziwne. Dobra. W ogóle, by the way, gramy chyba w amerykańską wersję, jeśli się nie mylę. Sądząc po języku? Ouu. A, ojciec. Ja mam kamery. Stary! Ostatnio. Jezu. Czy to krew? Ślady, czerwone ślady. O Jezu. Dużo kascenek. No. Ciekawe, czy tylko taki początek, czy coś... O. Już nie jesteś bezbronny. No nie. Yes. Miku? Miku. Did something happen to my brother? Podniosą kamerę mojego brata i jego zeszyt. Skąd ona wie, że to jest jego kamera? Co jest, kurwa, podpisana? Znalazło jego ślady palców? To jest palców? Kamera mamy. To jest ich matki widocznie. Widocznie poznała. No pewnie poznała swoją matkę. Mami, czy to ty? Uuu, Himuro Mansion. Investigation. Himuro Mansion, co? Land owner, a nie land mower. Land mower. Kto kosił trawę? Czyli kontrolowali wszystko w okolicy, tak? No tak, coś w tym stylu, że... Był i mieli coś powiązane z rytuałami Shinto w tym regionie. Nie mogłam znaleźć nic specyficznego, żadnych książek na temat rytuałów Shinto. Ostatni mistrz rodziny Himuro zmasakrował swoją chałupę. Okej. Okay. Czyli oszalał w końcu, okej. Okay. Później inna rodzina, która próbowała tam żyć, zniknęła. Ponieważ, raczej z powodu tego incydentu, nikt nie chciał już przyjeżdżać do tego miejsca. Rezydencji. I stało się ruiną. Może dlatego nie ma żadnych informacji na temat rytuałów Shinto. Ani lokacji tego miejsca. Widzisz? I to wyjaśnia twoje, to co mówiłeś wcześniej. Tak, nie ma, tak. Nie ma żadnych informacji. Ale ludzie znaleźli. Bo ludzie są dociekliwi. Based on true story. Mam złe przeczucie na temat przychodzenia na tego miejsca. Zostawię notatki w swoim notesie. Tak na wszelki wypadek, jakby coś mi się stało. Muszę znaleźć pana Takamine. Którym jest kurwa pan Takamine? Po chuj oni go szukają? Nie wiem. Stary? Szukają ojca listonosza. Mam nadzieję, że nie jest zbyt... No, chyba tak. Mam nadzieję, że nie jest zbyt... O kurwa. Ktoś wisi. Robes! Ale mnie przestraszył swoim gadaniem. Cut, Cooper! Oui. Nie, to nie jest pan Takamine. Pan Takamine krzyczy Katskupa. Wow. Co ci tu jest? No bierz to. A, więcej maści. Nie mówię, że kiedyś ta gra była uznawana za mega straszną, nie? Znaczy, wiesz co, ja się domyślam, ta gra ma taki fajny klimat, nawet ja się już raz wystraszyłem. Więc wiem o co chodzi, ale my i tak zrobimy z tego komedię, jak zawsze, pewnie. Dobra, jak... No test, to będzie dużo notesów chyba. Czyli masz dużo tłumaczenia. No właśnie nie wiem, czy tłumaczyć wszystko, czy po prostu przeczytać i powiedzieć, o czym to jest. Wiesz co, możesz to kompresować, mi się wydaje. Ja sobie to będę też powoli tam czytał, a ty teraz skompresujesz do najważniejszych informacji. No jakaś seria morderstw w wiosce, ciała pojawiają się jedno po drugim. Morderstwa, które przypominają
rytuały Shinto z legend. Akty mężczyzny, który szuka zemsty i dziwne korelacje, można powiedzieć korelacje? Powiązania. Ale jest takie słowo korelacja? Wiesz co, mi się wydaje, że z takiego spolszczenia angielskiego słowa może być korelacja, ale ja bym to bardziej nazwał powiązaniem po prostu. Dziwne powiązania pomiędzy tymi wydarzeniami, tymi aktami, a folklorem. Mężczyzna był coraz bardziej, nie wiem, zainspirowany legendami. No ogólnie o tych jakichś lokalnych legendach, tak, jakiś lore. Okej, o tej miejscówce Himuro. Oryginalnie to miejsce było świątynią zbudowaną, żeby odprawiać też rytuały Shinto, tak? Coś takiego. Odprawiać rytuały Shinto, które były z pokolenia na pokolenie. Ale ludzie tego czasu trzymali te jakby swoje mroczne sekrety głęboko. W dupie. I nie mogli nawet powiedzieć, nawet wymówić ich imienia czy nazwy. Dzisiaj nie ma już praktycznie żadnych informacji na temat tych rytuałów. Oprócz tylko jakichś legend folkowych. No, o kurwa, jeszcze jakieś Jezu. Newsy. Coś na temat trzęsienia ziemi, które zniszczyło... Co? Zniszczyło wszystkie... 5 świętych luster. Które były artefaktami trzymanymi przez stulecia... W 5 świątyniach. Te lustra reprezentują 5 bogów, protektorów tego regionu. Bardziej znani jako 5 bogów festiwalu. Co? A jest festiwal 5 bogów, który jest odprawiany co 10 lat. Kiedy wszystkie 5 luster jest zebranych w jednej świątyni. A pani liczą na to, że to nie jest zły omen? Nie będzie? Dobra, whatever. Czasami zastanawiam, czy takie gry są dla ciebie dobrym treningiem polskiego. A. Czy ja coś dostaję za to, żeby te zdjęcia? Achievementy.